Cudowna pogoda. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Nie wierzę w to, co się dzieje w Anglii, że mamy tak piękną pogodę od kilku dni. To jest szok. Ci, co mieszkają tutaj, to wiedzą, o czym mówię. No pięknie jest. Tak mi się trochę z wakacjami skojarzyło przed chwileczką, było słychać takie ćwierkające ptaszki. Super uczucie. Piję sobie moją kawkę. Co to był dzisiaj za poranek, jeny? Dzisiaj mamy Maxa urodziny z poprzedniego vloga. Wiecie, że się na to przygotowywaliśmy. Kupiliśmy mu prezent. Dostanie trampolinę, tak, bo jeszcze jej nie dostał. Dostał rano upominki. Dużo się działo, ale w tym roku inna reakcja Maxa była na jego urodziny niż co roku. Wydaje mi się, że on jest już po prostu starszy, więcej rzeczy rozumie, znaczy wie, czego się spodziewać i inaczej to się odbywa. I tak, nie wiem, tak jak to wytłumaczyć? Nie było tej takiej ekscytacji, bo wiedział, że będą dekoracje, że będzie prezent, że będzie świeczkę dmuchał. Ale była taka ekscytacja tym, co znalazł w środku, w torebce na prezent. Dostał taką książkę Minecraft i po prostu tak się nią potem zachwycał. Ja wszystkiego wam nie nagrywałam. Tak się nią zachwycał. Po prostu to była ekscytacja tą książką. To, co zawsze było, wiecie, tym porankiem wchodziło, urodziny, no to też, tak wiecie, w pewnym stopniu było tego poranka. Ale ta cała ekscytacja bardziej była właśnie w związku z tą książką, z tymi prezentami, z tą przypinką, którą dostał. Tak inaczej on się już zachowuje. Ma 6 lat, jest już starszy i więcej rzeczy rozumie, więcej, tak jak mówiłam, wie, czego się spodziewać. Tak, nie wiem, tak trochę się wzruszam, ale tak trochę jest mi też szkoda, że on już tak dorasta, że to już, wiecie, 6. urodziny i że już on jest taki poważniejszy. Czuję to, że mija kolejny pewien okres w jego życiu. Rozpoczyna się następny etap. Jeszcze parę dni temu do Wojtka mówiłam, że Max już zamienia się z dziecka w chłopca. Ten rok będzie taki przełomowy między 6 a 7 rokiem życia. Jak 7 rok, 7 urodziny będzie miał, to już będzie prawdziwy chłopiec. A teraz to jest jeszcze takie pół dziecko, pół chłopiec, ale myślę, że już bardziej w stronę chłopca. I tak bardzo to chyba zaczynam, wiecie co, przeżywać. Dobra, bo się rozgadałam, ale wy nie wiecie, jak nasz poranek wyglądał, o wszystko wam później opowiem, tylko wiecie co, muszę teraz się przygotować, bo mam spotkanie online, a później wszystko wam będę mówiła, wszystko wam opowiem. Ja, aż mi szkoda tych dekoracji zdejmować. Jeszcze wam tylko szybko pokażę, co mam na sobie. Mam Wojtka koszulkę z takim fajnym tyłem, o! Bardzo fajnie ona wygląda. On ją kiedyś kupił w Primarku i jest rewelacyjna i dobra jakość, wiecie? No i mam spodenki, krótkie. Tak, czuję lato. I wiecie co, mam straszny problem. Strasznie mi schodzi skóra. Tego teraz nie będzie. O, może i widać. Ale po prostu takimi płatami mi schodzi i ja cały czas, wiecie, oliwką się smaruję. A dokładnie nie olejkiem, o, zaraz wam pokażę jakim i bardzo mi to pomaga, ale jak mam założone na przykład leginsy, to cała ta skóra zostaje w leginsach, jak zdejmuję leginsy, to po prostu wysypuje się z nich i codziennie do prania. Także lepiej wiecie, jak jest pogoda, odkryte nogi trzymać, już wam pokazuję, czym smaruję. O, tutaj mam postawiony, jest to olejek 100% migdałowy.
Kiedyś któraś z Was mi go poleciła, ja go przywiozłam z Polski, chciałam stosować na twarz, ale mi kompletnie nie służył. Za to właśnie do skóry jest odjazdowy, bardzo, bardzo fajnie działa. I do tego używam olejku Rituals, jest to olejek generalnie do całego ciała i też włosy można nim smarować. Jest niesamowity zapach, no po prostu uwielbiam ten zapach. Najchętniej perfumy takie bym chciała sobie kupić. Także to jest moja pielęgnacja skóry na dzień dzisiejszy, po opalaniu, na wakacjach. No dobrze, ja już jestem po rozmowie. Będziemy teraz z Wojtkiem składać trampolinę. Wojtek właśnie poszedł na górę ją przynieść, niesie. Dwa kartony, ale to już widzieliście w poprzednim vlogu. Kupiliśmy ją z Argosa, 8 feet, 2,44 metra. Kosztowała 115 funtów, kolor taki chyba, z tego co pamiętam, czarno-pomarańczowy ze srebrnymi nogami. Link do niej zostawię Wam w opisie pod filmem, może komuś się przyda. No i działamy. Tak jak czytałam opinie, to ludzie tam pisali, znaczy w ogóle 98,5% osób jest zadowolonych z tej trampoliny. Także dobry wybór, mam nadzieję. 2 godziny podobno według instrukcji się ją składa. Że, mam obawy, czy my zdążymy, ale no jest teraz 20 po 12. Monikę musimy odebrać przed trzecią, żeby po trzeciej Maxa odebrała ze szkoły. Także mam nadzieję, że się wyrobimy. Ojejka, no i tak, jak ten poranek dzisiejszy się odbył? No więc Max obudził się coś koło w pół do siódmej, 6:20, 6:25, jakoś tak wszedł do pokoju, akurat słyszałam, jak drzwi otwiera i zaczęłam Wam nagrywać. Jej, moje urodziny! Twoje urodziny! Ja się zobaczyłam! Jej! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you. Ale ja wiem, co ja dostałem, ja wiem. Co dostałeś? Trampolinę. Zmieściłaś się do tego, do tej torebki? Nie. No ale złożona taka. No nie ma. Złożona taka. No nie ma, zobacz na bakiardzie, że nie ma. Będzie. Nie. Nie ma. Ale najpierw chyba 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. No i tak przyglądał się, co ja tutaj przygotowałam. Oczywiście pytania zadawał, wszystko. Ale tak jak już wcześniej Wam powiedziałam, już inaczej reagował niż w zeszłym roku. Wojtek już rozcina kartony. No i cały czas był przekonany, że dostanie trampolinę. I nawet mu kazałam wyjrzeć na backyard, że nie ma trampoliny. I wiecie, on wiedział, że ma tą trampolinę dostać na 6 urodziny, ale cały czas taką niepewność ma. Jeszcze jak go zaprowadziłam do szkoły, to też mówił coś o trampolinie. Ja mówię, no ale gdzie my byśmy mieli tą trampolinę schowaną? W salonie nie ma, na bakiardzie w ogródku nie ma, bo sprawdzałeś. Mówię, no nie wiadomo, czy dostaniesz trampolinę. I on, wiecie, wie, ale taki niepewny, więc będzie to taka niespodzianka dla niego. No zresztą, zobaczcie sobie wszystkie nagrania. Był też mini torcik. Eklerka miałam. Bardzo długo Max myślał nad życzeniem, ale stał i stał i myślał i to było takie słodkie, takie fajne. Ojej, z balonem! Ciężkie! Ciężkie? Jej! Popersy! Jej, jej, jej! Wow! Wow! We mnie! Maksiu, a nie szkoda Ci, że nie ma trampoliny? Tak. Szkoda. Ale zobacz, masz prezenty inne. Wiem. O, ja już wiem, czy to jest, bo to je pokazało. To chyba jakaś minecraftowa bransoletka, co? Tak, to jest. Minecraftowa bransoletka? Tak. Nie lubię, że zrzucę czekolady dla Ciebie. No oj, dziękuję. Ale dziękuję. Ale dziękuję, mama.
Minecraft. Enter Dragon! Jacie. Lili nie wie, o co chodzi. Co tu się dzieje? Maxio. Co? Po szkole będziesz miał jeszcze jeden prezent. Jej! Trampolina! Nie wiem. Zobaczymy, co to będzie. Jej! Jeszcze jeden! Ale wiesz co? To jest taki specjalny. Jest zapachowy. Wow! Pachnie. Różnymi tutaj zapachami. Zobacz, tutaj zobaczyłam właśnie. A Lili pracuje nad wstążką. Patrz. Tak, tymi zapachami będzie pachniał, no. To są te cukiereczki do tej figurki takiej, co nigdy nie mogłeś dostać w sklepie. TNT! Yay! Minecraft. Wszystko Minecraft. Prawie nic nie widać. Max 6. Niech żyje, żyje nam 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Maxio! 6 lat! Życzenie? Musisz podejść, to tak się nie da. Ja cię tak spróbować, ja cię tak spróbować. No to na mnie dmuchasz. Wow! Wow, wow, brawo! Brawo! Happy birthday to... Na ziemi? Tak lubisz eklery? Happy birthday to you. Happy birthday. Tam! Pokaż. 6 lat! 6 lat! No i powiem wam, że z tych upominków, co dostał dzisiaj rano, największą furorę zrobiła ta książka Minecraft. Po prostu chodził z nią wszędzie, oglądał. Tyle czasu spędził nad nią, już tego poranka, naklejki odklejał, że te naklejki będą służyły do robienia zadań. Mówi nie, nie, nie i balony obklejał. No po prostu zachwycony tą książką. Jeżeli wasze dzieci interesują się grą Minecraft, to bardzo polecam. Ja tą książkę kupiłam w Tesco. Ona ma oryginalną cenę 8 funtów, ale w Tesco mają te książki po 3 funty. Naprawdę bardzo, bardzo fajna książka. No i przypiął Max przypinkę, znaczy ja mu przypięłam i poszedł do szkoły. Ja wam go nagrałam w ogóle z przypinką rano? Jeny, jak nie to zdjęcie wam tu wstawię. Po prostu tak szybko się potem już wszystko zaczęło dziać o poranku, że ja już nie pamiętam, co ja nagrałam, a co nie. Wiecie, tyle czasu spędziliśmy na rozmowach nad tą książką, nad wszystkim, że szybko potem robiłam śniadanie. Jaj osadzone, tylko zjadł Max 2 jaja, jakieś tam warzywka potem i go wiozłam do szkoły właśnie. Ale był mega szczęśliwy. No i właśnie z tą przypinką, że to dzisiaj jego urodziny i jeszcze był zachwycony, bo jeszcze jedna pani od niego z klasy też ma dzisiaj urodziny. Jeszcze rano rysunek jej narysował. Wojtek wyciąga wszystkie części najpierw tutaj na trawę. Dobrze, tutaj w środku mieli taką listę przygotowaną, włożoną kartkę do kartonu, co powinno być. Wojtek wszystko wyciągnie i sprawdzimy. Żeby nie było, że wiecie, wszystko zaczniemy składać, a potem się okaże, że jakiegoś mocowania jednego brakuje. O, tutaj już widać kolor. No, fajna. My uwielbiamy pomarańczowy kolor, także podpasowało idealnie. Te sprężyny. Zobaczcie, jak fajnie mają śrubki zapakowane. Ale odjazdowo, cały zestaw. Tak? Bo wypadały, Wojtek mówi. A, tutaj się otworzyło. No.
A tam ktoś pisał w komentarzu, pamiętasz? Że brakowało jakiejś części. Jedna osoba chyba napisała, to może w kartonie było. A tu kolejna. Aha, bo to oni w każdym kartonie, co powinno być, to ja muszę sprawdzić. Co to jest? Pewnie instrukcja, co? No. Instrukcja. No powiem wam, że mamy straszny problem. Zaczęły się schody. Ja założyłam w ogóle starą, znaczy brudną koszulkę, bo te części metalowe są tak brudne, pełno takich opiłków mają i takiego czarnego, nie wiem, no brudu, wiecie, od produkcji takiego. I bałam się, że się cała pobrudzę w tej czystej koszulce. No i te jedne rurki z drugimi mają taki sam wymiar, taką samą jakby średnicę, że nie mogą wejść jedna w drugą. Wojtek na siłę młotkiem puka, przez to one się potem wykrzywiają, ciężko jest kolejną część dołączyć. No mamy połowę, no większą połowę koła złożonego, ale jest to tak ciężkie. Ja nie wiem, jak ktoś sam to robi, bo ja trzymam, a Wojtek, wiecie, puka z całej siły, a samemu to faktycznie chyba za 4 godziny potrzebne, żeby złożyć tą trampolinę. Ja, no i mam stres. My zdążymy z wszystkim i to naprawdę mam stres, ale trzymajcie kciuki, żeby dobrze poszło. Tak wygląda te złożone koło na daną chwilę. O! Mamy godzinę prawie 15 po drugiej. Odwróciliśmy właśnie trampoliny, wszystkie nogi są przymocowane, zobaczcie. Tak to wygląda. Będziemy teraz siatkę rozkładać i sprężyny naciągać. Mi dobrze szło i w pewnym momencie utknęłam. Już za bardzo ta siatka naprężona była. Dosyć dużo założyliśmy, nie? Bez tego sprzętu do naciągania. O, tak wygląda siatka z takim białym napisem. No i ja już tutaj nie dałam rady. Już jest za daleko. Tutaj jest... No, tu jest taki specjalny właśnie... Pokaż, co to jest, szpikulec do naciągania. Ojeny. No i sytuacja wygląda tak, że napisałam do Moniki, żeby sprawdziła, ile Uber kosztuje od niej do szkoły, bo wtedy może się wyrobimy i ja bym nie musiała jechać po nią. No i sprawdziła i to jest koszt 10 funtów. Nie wiem, jakim cudem, bo nigdy nie ma tak, nigdy nie jest dojazd tak tani. Serio, nie wiem. Nie wiem, dlaczego tak tanio. W każdym razie 10 funtów to nie ma sensu jechać. Już się schody zaczęły. I Monika Uberem odbiera Maxa. Wojtek chciał na środku przyczepić, nie ma szansy, po kolei trzeba, no. O jeny. Wojtkowi coś nie pasowało i nie wierzę. Zobaczcie, ominął jedno. Trzeba z powrotem wyciągać. Wojtek sprawdza jeszcze, ale wszystko zamocowane. Widzicie, że to nie najgorzej poszło? Myśleliśmy, że będzie gorzej. Szczególnie, że ja naciągałem. Szczególnie, że ty naciągałeś. Wojtek robi próbę generalną. Jeny. A to jest do 100 kilo, kochanie. Jeszcze. Tak nie bardzo do nagrywania, bo zaraz będzie mi to wszystko skakać. Nie wiem, czy Wojtka słychać. Mówi, że nie za bardzo do nagrywania te jego skoki, bo wszystko będzie mu skakać na ciele. Mamy już tą osłonkę nałożoną, powiązane tasiemki. Mamy też już te poprzeczki powkładane. Mamy godzinę 15:40. Monika jest z Maxem na placu zabaw. Ja już miałam kryzys, łzy poleciały. Wiecie co, jedna część była uszkodzona. Serio. No już wam nie pokażę. Albo dobra, postaram się. To jest te ogrodzenie i tutaj
To jest już schowane, ale są takie metalowe nakładki z dwoma otworami i wiecie, te sztalugi z dwóch stron wchodzą i śrubkami się skręca. I jedne te łączenie było uszkodzone i nie, czy to było za długie i nie mogły się zmieścić. Za długie to było, nie? Nie, nie, te łączenie było za krótkie. Kawałek został długi, a kawałek krótki. I do tego krótkiego kawałka przywierci zrobili dziurę, więc nie pasowało. No. I ja już miałam chwilę załamania, bo już Monika z Maksem wracali do domu, ale Wojtek coś tam inną śrubę wziął. Nie, czy odwrotnie, nie wiem, coś zrobił w każdym razie i że zrobił to. No i teraz już naprawdę jest prawie końcówka. Monika jest z Maksem na placu zabaw i czeka na mój sygnał, aż jej dam znać, że już mogą wracać. Ale jeny. Wiecie, jaki to jest stres? Boże, przygotujcie się. Naprawdę na te 4 godziny. Wiedzieliśmy, że to może tyle czasu trwać, ale w dwójkę powinno iść szybciej, a i tak idzie. Normalnie 4 godziny składania trampoliny. No trochę mniej, ale przygotujcie się na to, bo w ogóle sama trampolina jest rewelacyjna, jest bardzo porządna, tylko te części oni mają niedopracowane i tak ciężko wszystko wchodzi, że jedna osoba musi trzymać, druga dopychać. Ja nie wiem, jak pojedynczo to ludzie składają. W każdym razie polecamy Wam tą trampolinę, ale dajcie sobie czas, serio. I nastawcie się na to, że może jakaś część nie pasować, wtedy trzeba do nich pisać i oni przyślą nową część, a wiecie, że to wtedy trwa kilka dni, nie? Tadam! Jest po godzinie 16. Trampolina gotowa, jest chyba 10 po czwartej. Monika dalej na placu zabaw, czeka go na cynk. Ustawiamy trampolinę tam, gdzie ma stać. I dekorujemy i Monika wtedy przyjdzie z Maksem. Jestem wykończona, Wojtek jest wykończony, Boże. Powinieneś takie tam pokazać. Gotowa. No, jest naprawdę niesamowita. Super wszystko wyszło. No i tak planujemy ją na razie tutaj postawić. Cały bakier nam zajmie. Cały. Nie będzie gdzie chodzić. Bo dlatego chcę to w tym miejscu ustawić, bo tak sobie wyobrażam, że Max na początku przynajmniej będzie chciał, żeby wiecie, go oglądać, podziwiać i tak dalej. I gdyby ta trampolina stała tam przy oknie od kuchni, ja bym go nie za bardzo widziała. Więc tutaj przy wyjściu będzie chyba idealne miejsce. Czy będę w kuchni, będę go widzieć, czy będę w salonie, będę go widzieć. Więc na razie stawiamy tu. Jeżeli stwierdzimy później, że jednak chcemy przenieść, to przeniesiemy po prostu. Ale na razie myślę, że to miejsce będzie idealne. Tutaj ona będzie stała, czekajcie, odchylę Was, tu będzie stała, więc i z salonu będzie widać, i tutaj od strony kuchni będzie widać. Myślę, że fajne miejsce na nią, przynajmniej na razie. Ta-da! Akcja trampolina zakończona sukcesem. Napisałam do Moniki, że mogą wracać i że ma zadzwonić do drzwi. Maciek przygotował ręcznik kuchenny, żeby Maxowi oczy zawiązać. Zobaczcie, jak to wygląda. Happy birthday! Uhu, ale udekorowana, no odjazdowo. No odjazdowo to wyszło. Tutaj balony zostawiłam Maxowi jeszcze na wejściu. On udekorował już rano naklejkami i tutaj tymi popersami, bibułkami, co wyskakują ze środka. No i jest trampolina! Tyle balonów do środka. Miałam jeszcze jedną paczkę złotych, ale chyba złote by już nie pasowały, więc zostawiamy to tak, jak jest. Ojeny, ale on będzie szczęśliwy. Ale to będzie moment wyjątkowy dla niego. Ja. Wojtek cały czas chodzi i psioczy. Mniejsza powinna być, mniejsza powinna być. Jest super. Właśnie taka, żeby dwie osoby mogły wejść. Wojtek mówi, gdzie ja leżak zmieszczę? A ja mówię do Wojtka, Max będzie z trampoliny częściej korzystał niż ty z leżaka na backyardzie. Ja to myślę o Maxiu. Jeden, pukają do drzwi. To wy? Monia! Poczekajcie chwilę! Maksiu krzyczy, może prezent, może trampolina. Słyszycie? Prezent, trampolina krzyczy.
Dobra. Zejdźcie na dół. Maciek. Poczekaj, Maksiu. Mati. Kochanie, oni już są. Maciek, kochanie. Oni już czekają. O, już idą. Dobra. Gdzie jest ten ręczniczek? Cześć, Maciek, w ogóle. Cześć. Gdzie masz ten ręczniczek? Okay. Dobra. A Wojtek zakłada koszulkę. I idziemy. A Max... Co mówisz? Muszę być gotowy na synka. A Max krzyczy, prezent, trampolina. Jak? Krzyczy? Krzyczał tam, jak ja mówiłam, poczekajcie. On krzyczał, prezent, trampolina. A skąd to no, on, to jest jego marzenie na 6 urodziny. On się domyśla, ale nie wie. Myślałem, miał obiecane. Nie. Oni specjalnie z drugiej strony szli. Dobra, chodź. Idziemy. Poczekaj, trzeba. A to staty spodnie chyba wypadło. O, poczekaj, odsuń się. Cześć. Cześć. Stop. Stop. Maciek. Musisz zamknąć oczy i się odwrócić. Albo inaczej zrobimy. Albo nie, dobra. Myślałam, że bluzę mu odwrotnie ubrać, ale okej. Okay. Nie odwracaj się, Max. Maciek ci zawiąże oczy. Zawiąże ci oczy, okej. Okay. Mania, trzymaj drzwi. Może ja wezmę. Nie chciał do domu wracać? Się dobrze bawił. Maciek go tam wiąże, ja idę Monice pokazać najpierw. Jak, Monia? Fajnie, nie? No, to mówiłam właśnie widzom, że tata cały czas psiaczy, że za wielka, a ja mówiłam, że nie, że akurat. A tata mówi, gdzie ja leżak zmieszczę? Ja mówię, Max będzie częściej na tej trampolinie niż ty na leżaku. No, ale super. No dobra, idziemy po Maxa. No idą, 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 idą. Idą. Dobra. Gotowy jesteś? Nie jeszcze, ja powiem kiedy. Jak będziemy na... Ciekawe, czy się spełniło Czekaj, twoje chyba... marzenie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Jak myślisz, Monia, tak. Chodź, poczekaj. Trampolina. A skąd ty wiesz? Na twórzu. No, uwaga, tata, odkryj oczy. Chodź tu. A jesteś gotowy? Tak. 3, 2, 1, 0,5. I liczę od nowa. 3, 2, a Maciek widzi? Poczekaj, Maciek 0, widzi, czy chce tu przejść? 4! Ja! Wiedziałem moja! Wiedziałeś? Co? Już masz 6 lat? Tak! Jej! 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 Ja chcę, żeby tyle stało z balonami! Skakuj! Buty ściągaj! Buty musisz zdjąć, bluzę, bo się ugotuje. Trzeba rozpiąć. Jejka! Ale fajnie! Co patrzysz? No, czy to wejście wystarczy? Wystarczy, wystarczy. A co tam jest? Wiedziałem, że to będzie. Ja mu mówiłam, że ja nie wiem, czy będzie trampolina, że aha. Mówiła, że chyba nie. I wskakuj. Jezu. Wow. Ale zamknij się. Zapiąć zamek trzeba. Czekajcie. Tu ma zamek. Ja nie. Wiem. Albo tak, no. Dobra, może być tak. Brawo, pięknie to zrobiłeś. O, jestem tutaj. Teraz jesteś bezpieczny. Co, fajne? Odbijasz się dobrze? Tak! O takiej marzyłeś? Tak! Ale chyba za duża, co? Nie jest! Nie jest za duża! O, zaraz będą strzelać! O, zaraz będą strzelać! O, ciśnie! Jejko, Maksiu dostał mega ekscytację. Maciek do niego teraz idzie. Monia skakała przed chwileczką. Wszystkie do domu! Czekaj, jeszcze z balonami. O, fajne. Ja muszę no lecieć. I to cała frajda w dwójkę skakać, nie? Polecisz, tak ciężko. A mogę, patrzcie, ci pokażę, o co mi chodziło, okej? Okay? Wojtek, uruchamia swój głośnik, będziemy muzyczkę mieli. No to ty, uwaga, i raz, stop, stop, raz, stop. Stop, stop. A ty, Mania, nie idziesz na dwór? Sobie usiąść? No ale czy jesteś na dworzu? Oj, Monia mi opowiadała.
Tak, Mimonia opowiadała, gdzie z nim chodziła, co kombinowała. No generalnie na placu zabaw większość czasu spędziliście. Nie? A gdzie? Gdzie? Chodziliście większość czasu? Krzaki, gdzie się przechodzi. No to Max krzaki odkrywał, a potem mówił, że on nie chce jeszcze iść do domu na koniec, nie? No dobra, wiecie co? Teczkę ma pełną kwiatków. Teczkę pełną kwiatków zrywał? No dobra, zobaczymy. Ja za chwilę zacznę robić obiad, bo tak naprawdę za pół godziny Monika musi iść, bo ona dzisiaj ma łyżwy i to takie bardzo ważne łyżwy, bo to jest zakończenie. No, za półtorej godziny. A, za pół godziny. Za półtorej. Bo to jest zakończenie sezonu i będzie długa przerwa, więc o 6:30 wychodzi. Kto się z nas zawiezie i ja muszę teraz obiad zrobić. A na obiad mamy ziemniaczki, piersi z kurczaka a la schabowe zrobione w panierce i do tego surówka z marchewki i jabłka. Tak mnie ostatnio wzięło na surówkę z marchewki i jabłka, że ja mogę codziennie jeść. No po prostu pyszna z cytrynką, odrobinka soli, pieprzu i oliwy. Jaki gwar się zrobił. Max cały czas mówi to głośno i jest taki podekscytowany. Ja zaczęłam Monicę... O, balon wam uciekł. Ja zaczęłam Monicę podgrzewać tą zupę azjatycką, którą w zeszłym vlogu widzieliście, że przygotowywałam. Bo tylko ona ma na nią ochotę. Wojtek jadł wcześniej i w takim malutkim garczku taką porcyjkę tylko dla niej robię. Surówka z marchewki i jabłka gotowa. I wiecie co, dodam jeszcze migdały, płatki. Ostatnio dodałam i było to pyszne. Nie będę mieszała ich, tylko zostawię tak na górze, że jak będziemy nakładać, to tak będziemy nabierać z nimi. Tutaj już mi się ziemniaczki gotują i teraz będę kotleciki smażyła. Max właśnie otwiera prezent od Moniki. Co to? Mamy telefon! Taki jak mamy. Uważaj. Nie. Taki telefon. Zobacz, ty masz nowy telefon. Jeny! Ojeny! Ty masz nowy Ojeny! No to trzeba wszystko tam teraz te. Poczekaj. Ja mam ci pomóc? Tak, ustaw mi. No to zobacz, to się te... A, no właśnie, ze starego na nowy. Nowy telefon. On się bardziej zakleje gdzieś. To jest takie, żeby otwierać telefon. Telefon? Taki prezent? Co? Monika ustawia telefon, Max poszedł wyszaleć emocje na trampolinę. Minecraft będzie mu działał. No, Max nasz może telefonu używać tylko w weekendy. I wiecie co, no Monice się go szkoda zrobiło, bo on gra w Minecraft nieraz i strasznie mu co, zacinało się, tak? Monia? No. I nie mógł działać i Monika mu... I ciemny ekran był, że prawie nic nie było widać i Monika mu oddała swój stary. Jak się cieszysz? Z czego się najbardziej cieszy? Że będzie ci Minecraft działało? Jej! Minecraft działało! I co jeszcze? Będzie ci bateria trzymała? Jeszcze mi będzie bateria trzymała! I będziesz mógł odblokowywać twarzą telefon. Będziesz musiał tylko popatrzeć się i już będzie odblokowany telefon. Ziemniaczki posypałam koperkiem, jeszcze trochę tłuszczykiem poleję. To już Wojtek talerze poustawiał. A ja wam nawet nie powiedziałam, że Wojtek przestawił trampolinę z Maćkiem jednak na środek. Na razie. A ty mi nie powiedziałeś, co ty masz za gwiazdkę? Zobaczcie. Odznaka. Za co? Za PI, bo ja tak dobrze robiłem. Na WF-ie dobrze ćwiczyłeś? Się dostali. Super, rewelacja. Obiad zjedzony, pora na deser, na torcika eklerkowego. O, tak przygotowałam ze świeczką z dzisiejszego poranka, tylko wiecie co, tutaj knot się zatopił i nie wiem, może Wojtek naprawi. Także
Maksiu, będziesz jeszcze raz życzenie sobie wymyślał. Zawsze nas. Nie mówi się, nie mówi się. Może Monia ma na zawsze u nas być. Dlaczego? Tak? Można się, mówić. Może nie spełni, jak się nie powie. I tak się spełni. Nie spełni się! A co macie dwie życzenia? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Monia, podasz Maksiowi? Pomyśl sobie życzenie. Żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Maksio! Nie, za ciebie. Maciek, możesz mu teraz dać. No to po co ja teraz idę? Ciekawe, po co ja teraz idę? Na prezent! Tak. Pokaż mi! Co ty krzyczysz? Maciek przygotował dla Maksa prezent, ale Maciek mi to wczoraj nagrał. Co ma dla niego, także zobaczcie sobie teraz. No dobra, to ja pokażę mój prezent dla Maksa. Takie opakowanie, taką torbę na prezent wybrałem. Kolorową, bo pomyślałem, że dla niego będzie. Pierwszy prezent, co mam dla niego, to jest zestaw figurek Minecraft, ale to są takie metalowe figurki, mi się wydaje, bo jest bardzo ciężkie to. I tu ma każdą figurkę każdej postaci i on pewnie zna nazwę każdej z tych postaci, ja nie znam. No to ma figurki. Nie wiem, czy on figurki lubi, ale na pewno będzie się bawił. Mam tutaj jeszcze jako taki bonus, bo zobaczyłem pełno naklejek i one są jako nagrody. I ma też takie świecące tutaj, takie gwiazdki. I tu się chyba je przykleja, ale on może sobie gdzie chce przyklejać, bo wiem, że przynosiłem mu naklejki z pracy i bardzo mu się podobały. No to może takie się spodobają też. No i mam jeszcze Lego Minecraft. Już on miał wcześniej Lego Minecraft. Składaliśmy razem. No i tego dnia, kiedy to mu kupiłem, to pytam się go, no bo on nie wie, że prezent mu kupiłem. Pytałem się go, czy podobało ci się ten Minecraft Lego, czy chcesz takie znowu? On mówi, nie, nie chcę. No to zobaczymy, jak będzie z tym. Poskładam z nim, to może mu się spodoba, bo to jest właśnie taki portal, co on teraz uwielbia w Minecraftie, się cały czas tym bawi, to pomyślałem od razu, że dla niego będzie. Lego akurat mi się wydawało, że nie było drogie wcale, bo zawsze Lego takie nastawienie miałem, że drogo, drogo, a te zestawy były po 15 funtów, także nie, wcale nie tak źle. No i jeszcze ostatnie slime. Taki glut, ale to jest taki świecący, z takim brokatem. I podobno jakiś hypoalergiczny, dobry dla skóry. I bezpieczny, to no fajnie, spodobało mi się, co też mu kupiłem, żeby tak coś jeszcze miał. No i oczywiście mam jeszcze karty dla niego, tam ma taką zagadkę w karcie, to może zobaczycie, jak on będzie ją próbował rozgryźć. I to jest prezent. I proszę, to jest dla ciebie. No i zalane wszystko. O rany. Dobra. Ale jak spadnie, to się rozbije. Wszystko powycierane, ale ile było sprzątania? Po prostu wszędzie ta lemoniada się rozlała ze szklanki. Proszę. Minecraft. Max, a co się mówi? Dziękuję. Proszę. Zobacz. Figurki. Masz każdy z Minecraft. Masz nawet masz Enderman. Wszystkie masz. I one chyba są metalowe, wiesz? Wow. Naklejki. Dlaczego nie Minecraft? No bo takie znalazłem, ale zobacz, masz tu gwiazdki takie też i to są naklejki nagroda, że jak coś dobrze zrobisz, możesz mi dać na przykład. Tu masz Lego Minecraft, ale ja nie wiem, czy chcesz, bo mówiłeś, że Lego ci już się nie podoba, ale zobaczymy, okej? Okay? Chcesz? Patrz, tu masz ten portal. Nawet ten, co robiłeś. I masz jeszcze... Ale to takie proste, że ci się uda samemu złożyć, Maksio. No. Nie ma tak dużo elementów, że złożysz, nie złoży ci się. Tak. Sam złożysz to. I masz jeszcze slime świecący z gwiazdkami. Możesz się bawić. No w tej chwili nie. Dlaczego? Za dużo naraz, Maksiu. O, masz jeszcze kartę ode mnie. A w tej karcie coś fajnego jest.
A co to? To jest spód od tego. To też kolejny prezent, proszę. Tu masz kartę, otwórz. No i ci tu włożę, okej? Okay? Co go tak rozbawiło? O ja, cię pies superhero! Ale jak go rozbawiło? I zobacz, co ty masz w tej karcie. Tu jest napisane zadanie. Patrz, każdy coś znaczy jakąś literę. A to jest gwiazdka, B to jest kółeczko, C to jest trójkąt i tutaj jest to szyfr rozszyfrować musi. Co to znaczy? Jest Maksiu od Maćka. Możesz rozszyfrować, jak chcesz, tam jest coś napisane. To jest pierwszy. Taki trochę zakręcony ten dzień dzisiejszy. Wojtek właśnie wyszedł z Moniką, pojechał Monikę zawieźć na łyżwy. Dach sobie otworzyli, kabrioletem pojechali, bo jest bardzo ciepło. Maciek skacze już na trampolinie, Max zaraz do niego idzie i dosłownie daje im 5 minut i kładę Maxa spać. Miał wspaniały dzień. Maciek się śmiał. Dobra, bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami. Dziękuję Wam za wszystkie życzenia dla Maxa, z całego serca Wam dziękuję. Cały czas na Instagramie napływają, jeszcze nie zdążyłam odpisać, ale Maxowi wszystko będę pokazywała. Ściskam Was bardzo mocno, przesyłam buziaki i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!